Witamy Was w odcinku Poczekaj, numer... Poczekaj, może ja, to jest mój kanał. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kosmosie. W kosmosie Anny Weber. W odcinku numer 4. Dla tych, którzy oglądają ten film bez głosu, to była informacja. Dla tych, którzy oglądają ten film bez głosu, to będzie jedyna informacja, bo nic więcej już nie pokażemy. Ja mogę jeszcze pokazać ukulele, tak żeby wiedzieli, że to będzie film o muzyce. I ja mogę jeszcze pokazać, że to jest różowe, a to jest szare, żebyście wiedzieli, że to będzie film o składniku muzycznym, który nazywa się barwa, kolory. Wow! W ogóle nie wiedziałem, gdzie zmierzasz. A, i zaskoczyłam cię. Tak, składniki muzyki dzisiaj jest. Ale wiesz, że w ogóle źle to robimy. Powinno być składniki muzyki. What? Barwa. 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 To jest mój kanał. Opowie nam dzisiaj Anna Weber, malarz, tapeciarz, budowlaniec, tudzież kompozytor. Te inne profesje można zobaczyć na kanale. Barwa to jest taki czynnik w muzyce, który możemy też nazywać kolorystyką, który do pewnego... To tak w filmie. Mm-hmm. Może być muzyka, która jest troszeczkę uboga, kolorowo. I taka jest na barwowo. Przykład... kolorowo. Okay. Jest taka... Że tylko szara. Że cały czas... Wiesz, że to jest trochę to samo, że tam ci nic nie zaskakuje, nic... To jest cały czas to samo. A może być muzyka, która jest barwowo tak zmienna i różnorodna i tam się dzieje tyle różnych rzeczy na poziomie właśnie barwy, że... I też artykulacji, która to jest drugim składnikiem, o którym Czyli będziemy dwa mówić. Robimy? Dzisiaj robimy dwa. Będziemy trochę je mieszać, bo one się trochę łączą ze sobą. I właśnie kiedy coś nam brzmi tak, że... To jest wartościowy odcinek. Jak każdy. Na tym kanale. Ale nie subskrybujcie. Barwa do pewnego momentu była dosyć ograniczona, moim zdaniem. Tak historycznie rzecz ujmując. A może ja mam pytanie. No. Pokaż mi bardzo bogaty utwór barwowo. Myślę, że to muszę przez kontrast ci pokazać. Kontrast. Dwie wartościowe pozycje z muzyki poważnej. Jedna z czasów baroku, bo Bach. I jeden instrument, żeby właśnie pokazać to na maksymalnie dobrym przykładzie. Jest jeden instrument, jakim jest wiolonczela. I wiolonczela sobie gra. No, znam to. To jest ciekawe, że większość utworów muzyki klasycznej gdzieś słyszałeś. Takich hitów. To jest też wiolonczela, Kaja Sarriaho, żyjąca kompozytorka. A to jest jedna wiolonczela? Jedna wiolonczela bierze sobie... Będzie bogaty. Szkoda, że nie ma wideo. Pokolenie YouTube'a. Klikałoby się. Spoko, fajne. Ja czaję, no. Barwa, ale to, co się tu zmieniło, to tak naprawdę nie powiedziałabym nawet, że barwa, bo my nie zmieniliśmy instrumentarium, nie pokolorowaliśmy inaczej tego utworu w takim znaczeniu, że doborem różnych barw, różnej instrumentacji, tylko, bo to jest jedna sprawa, tylko artykulacja, więc to jest bardziej o artykulacji. Czyli, że możemy inaczej grać na instrumencie, niż przez lata się grało. Przez jakiś okres czasu, przez jakiś czas, biorąc pod uwagę historię muzyki, grało się na instrumencie po Bożemu. Czy tak jak Pan Bóg przykazał? Tak, że... Smyczkiem, że... Brzmieć pełnie, ten dobry dźwięk masz szukać i wszystko okej. W pewnym momencie stwierdziliśmy, dobrze, no ale w sumie jeżeli on nie brzmi pełnie, tylko matowo i cienko, to dlaczego ktoś powiedział, że to jest źle? W sensie, że co? Że można to wykorzystać. Może to dobrze, bo to jest inna barwa. I to myślenie o barwie to jest właśnie XX wiek, powiedziałabym. I tutaj mega postać Johna Cage'a, który to, co zrobił, to spreparował. A to jest ten z memów? Nikolas? Nie, John. To jest John. Nie, to był John, ten od 4.33, że siedzisz przy fortepianie 4.33. Czyż ten utwór, który każdy może zagrać? Tak. Znany jest z tego. Każdy może być pianistą. Tak. Co on robi? Robi coś takiego, że wkłada śrubki, karty kredytowe, raczej chyba nie, ale karta kredytowa bardzo dobrze brzmi, wiesz? Tak? Ale on tego raczej chyba nie robił. Czek może, ewentualnie. I wkłada różne rzeczy do środka, preparuje struny i tym sposobem nagle fortepian już nie brzmi jak fortepian. A to mi się kojarzy z Leszkiem Możdżerem, z naszego podwórka polskiego, który jakieś buteleczki... Jak najbardziej, coś, tylko że ktoś taki... był pierwszy i nie był to Wiem, Leszek. Ale mi się wydaje, że to jest taki też taki rodzaj muzyczny, w sensie, że pijesz buteleczkę, a potem ją wkładasz i coś wychodzi. Może tak powstała preparacja fortepianu. I brzmi to tak. Nie jak fortepian.
Trochę perkusyjnie bardziej czasem. Taka marimba, coś tam. No bo jeżeli stłumisz, to słyszysz bardziej uderzenie młoteczka o strunę, a nie samą strunę drgającą. No tak, tak. Albo marimba jest taka, nie? Taka młoteczkowa bardzo. Nie, sorry. To jest twój moment na... Żenadę na ukulele. Spreparowałam. I on to troszeczkę otworzył. Otworzył trochę nam głowy. Tak sobie myślę. Że nawet jeżeli nie słuchasz tego dla przyjemności... No bo to jest tak w naszym świecie, że jeżeli mamy coś, gdzieś zaczyna. No. To potem... Ktoś musi jakby wziąć przesunąć granicę, żeby ten środek się mógł z tego korzystać. Tak. I ja uważam, że takie eksperymenty są mega super czadowe. Nie dlatego, że lubimy je słuchać, tylko dlatego, że one zmieniły coś w naszym myśleniu. Ja sobie o tym myślę, że często wpadamy też w taką nonszalancję, to znaczy, ale głupie eksperymenty, bez sensu, komu to potrzebne, kto to będzie słuchał. Tylko, że to właśnie naprawdę realnie zmienia to, jak my myślimy. I sprawiamy, że potem na przykład samplujemy, robimy sobie sample samemu. Czyli na przykład nagrywamy, jak spada kamyczek, albo sakiewka z jakimś tam śrubkami. Dużo było takich filmów na YouTubie, nie? Że jakby home music i coś tam. Tak. Ale to właśnie, jak jest na przykład sama home music, to też to jest takie niefajne, bo myślisz sobie, okej, ktoś zrobił eksperyment. I często to jest wykorzystywane do rytmu. Tak, no ale, perkusyjne, ale wyobraź sobie, że robisz naprawdę beat. Robisz beat, który nawet robisz sobie na jakichś samplach już gotowych, ale w pewnym momencie myślisz sobie, kurczę, mogę wyjść bardziej w tą barwę. Mogę ten jeden zamiast jakiś tam coś zamienić sobie to na jakiś odgłos, który w ogóle tak naprawdę to jest czymś tam. Zaraz puszczę Phineas. To co? Ten brat Billie Eilish. Oglądałeś, jak on u Jimmy'ego to tłumaczy, z czego tam... Coś powstało? Tak. Ja bardziej widziałem, że tam kiedyś, z czego powstał dźwięk wiadomości na iPhone'ie. O, to z... Jakiś tam był też taki... To jakiś instrument, to stworzony. Kalimby czy czegoś. Tak, ale stworzony i specjalnie pod to był. No, stworzony. Ale właśnie o to chodzi, że nagle wchodzisz w barwę. Wchodzisz w barwę pojedynczego dźwięku. On miał tam była cała teoria, że to jest najbardziej przyjemny dźwięk na świecie. Tak? Tak, może, jest może. Taki cały... Dlatego jak płacisz tym w Apple Pay'u, no. Płacisz tak... Tak, że tak się nie boli to że wtedy. Że tak się nie boli, że taki łagodzi. Masz przyjemność z tego, że wydajesz hajs. Że twój hajs właśnie odpłynął z twojego konta. Helikopter co? Stockhausen, kwartet helikopterowy. W każdym helikopterze siedzi... jeszcze mówią, no. Co? Wiesz, dziwne czy rzeczy. Ja bym to słuchała dla przyjemności? Czy puściłabyś to dzieciom? Nawet sobie nie. Okej. Okay. Bo myślę, że tak to trzeba patrzeć w ogóle na puszczanie muzyki dzieciom. Czy puściłbyś sobie, a potem? Straszny czy komuś. Kolejny przykład, Ligeti. 100. Czy to było po tym, jak on już wypił te wszystkie butelki, które potem wsadził do fortepianu? Czy to ktoś inny był? To według ciebie był Leszek Możdżer, więc ja nie wiem. Co to jest? To jest? Ja mam zgadywać? Nie, no zobacz. A no widzę. Metronomy. Jest. Dużo metronomów. Dużo taka. Metronomów. Półka, nie. Ściana metronomów. Poemat symfoniczny na 100 metronomów ustawiony w różnym tym tempie. Polski kompozytor. Penderecki. Jego tren ofiarą Hiroshimy. Wow, Penderecki! Brzoskwiniowy. Bardzo sonorystyczne podejście, czyli dźwiękowe, że dźwięk jest ważniejszy niż melodia. Nie ma właściwie melodii. Nie ma tu melodii. Barwą. Tylko barwa. Dziwne. No bo dziwne rzeczy się robi tylko na tym... dziecko by mnie puścił. A dlaczego? No bo wyobraź sobie... Znaczy ty masz chłopaków, ja mam dziewczynki. No i co? No i... One by się bały. No ale bałyby się, bo nie słuchały wcześniej nic takiego. Bo słuchały same... Znaczy ja rozumiem rozszerzanie horyzontów, coś tam, ale to mi... A może to jest faktycznie takie nasze... dorosłe myślenie. Dorosłe myślenie o tym, że to jest kojarzy, horroru. Bo oglądałeś horrory i tam było coś takiego, więc to jest straszne. Tak. I był tiu. I dlatego ci się wydaje, że to jest taka podobna muza, więc tego nie puszczę dzieckom. Dzieckom nie puszczę. No nie wiem. Dyskutowałabym, ale aczkolwiek też nie puszczam.